Proszę Państwa, witam serdecznie w Muzeum Ziemi. Bardzo się cieszę, że tak przybyliście Państwo licznie na dzisiejsze spotkanie. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony największym zwierzętom, jakie żyły na naszej planecie w przeszłości geologicznej, chociaż to trochę nieprawda i to nie będą te największe, ale będzie to pewien zestaw wybranych przeze mnie takich najciekawszych, powiedzmy, reprezentantów pewnych grup zwierząt, które z jakiegoś powodu uchodzą za giganty. Będą to zarówno kręgowce, będą też bezkręgowce. Wyjaśnimy sobie, kiedy w ogóle mówimy o tym, że coś jest gigantem, bo to może nie zawsze być takie oczywiste. Tym razem zwabiłem Państwa na ten wykład taką oligoceńską rekonstrukcją paleośrodowiskową z wielkimi ssakami, które zamieszkiwały mniej więcej 20 kilka milionów lat temu teren Azji, ale też i Europy, jak się później przekonamy. Ale do nich przejdziemy sobie na samym końcu, do tych wielkich ssaków. Natomiast wcześniej porozmawiamy sobie o tym w ogóle, czym są giganty, jak wyróżniamy to, że zwierzę jest gigantem. Kiedy jest tym gigantem, a kiedy nie. No i powiemy sobie parę słów o tym, co w ogóle powoduje, jakie są przyczyny ewolucyjne, biologiczne, środowiskowe, może klimatyczne, tego, że w ogóle dochodzi do powstawania takich olbrzymich form w różnych grupach zwierząt. Jak się Państwo przekonacie za moment, te przyczyny mogą być bardzo niejednoznaczne. To jest chyba takie najlepsze stwierdzenie. Najbardziej charakterystycznymi zwierzętami, takimi gigantami z przeszłości są oczywiście dinozaury. Ja dzisiaj o dinozaurach jakoś szczególnie dużo mówił nie będę. Powiemy sobie na wstępie o tych dinozaurach parę słów, tak dla świętego spokoju, natomiast skupimy się później na innych, nierzadko dużo ciekawszych grupach zwierząt niż dinozaury. Ale oczywiście dinozaury to jest ta najbardziej emblematyczna grupa gigantów, jaka żyła na Ziemi w przeszłości, w erze mezozoicznej. No i to są oczywiście organizmy, które w mass mediach się szczególnie mocno zaznaczyły przez programy popularno-naukowe, ale jak Państwo wiedzą, nie tylko. Dinozaury to były gady lądowe, wyłącznie lądowe. Wszystkie te gady, które żyły w morzach, to są zupełnie inne grupy zwierząt, które z dinozaurami jakoś szczególnie blisko nie są spokrewnione. I należy pamiętać o tym, że dinozaury faktycznie były większe, te największe dinozaury były większe niż największe lądowe ssaki, jakie żyją dzisiaj. Zaczynając od dinozaurów drapieżnych, tutaj taki chyba jeden z najsłynniejszych dinozaurów mięsożernych, Allosaurus późnojurajski. W Warszawie takiego Allosaura możecie Państwo zobaczyć niedaleko budynku Wydziału Geologii na rogu ulic Banacha i Żwirki i Wigury. Tam sobie stoi taki duży Allosaur naprzeciwko pola Mokotowskiego. No, największe dinozaury mięsożerne to tak do 12, może 13 metrów. To są takie pewne szacunki. Te niepewne mogą mówić nawet o większych rozmiarach, natomiast pewne to jest mniej więcej 12 metrów. Należy tu pamiętać, że przyczyny gigantyzmu u form drapieżnych na lądzie, bo w morzu tutaj te zasady są trochę inne i w morzu powiększanie rozmiarów działa trochę na innych zasadach niż zasadach biomechanicznych niż powiększanie rozmiarów na lądzie. Należy pamiętać, że właśnie na lądzie drapieżniki, rozmiar drapieżników, tak jak napisałem, jest ograniczony rozmiarami ich ofiar. I drapieżniki na lądzie są zawsze mniejsze od swoich maksymalnych potencjalnych ofiar. Więc dinozaury drapieżne rosły na tyle, na ile pozwalały im rozmiary ich ofiar. No a kim były te ofiary dinozaurów drapieżnych? To były dinozaury roślinożerne. Największe dinozaury roślinożerne to były w ogóle największe dinozaury. Konkretnie taka grupa sauropody, olbrzymie kolosy, takie dinozaury charakterystyczne z długimi
szyjami i długimi ogonami. Tutaj dla równowagi rodzaj Diplodocus, słynny Diplodok, też późnojurajski dinozaur, który żył w tym samym środowisku, w tym samym czasie, co ten allozaur na poprzednim slajdzie. Dlaczego one były takie duże? Były dużo większe niż największe ssaki, niż na przykład słonie afrykańskie, czy mamuty, czy inne. Skąd to się wzięło? Jaka jest tego przyczyna? Przyczyny są wielorakiej natury. Ja chciałem Państwu powiedzieć o dwóch takich chyba najważniejszych z tej ewolucyjnej strony patrząc. Pierwsza to jest dziedzictwo przodków. Ssaki dzisiaj niekiedy osiągają spore rozmiary, właśnie jak słoń, żyrafa, nosorożec. W przeszłości geologicznej też mieliśmy duże ssaki. Natomiast ssaki startowały trochę z innego pułapu. Pierwotne ssaki były zwierzętami niedużymi. Jak Państwo wiecie, ssaki już żyły w czasach, kiedy na lądach żyły dinozaury w erze mezozoicznej. Mało tego, ssaki powstały mniej więcej w tym samym momencie, kiedy dinozaury. Ale to dinozaury opanowały na następne 170 milionów lat ekosystemy lądowe, a ssaki pozostawały stosunkowo niewielkie. Były w erze mezozoicznej takie formy wśród ssaków, które czasami osiągały nieco większe rozmiary i mogły nawet polować na młodociane dinozaury, ale to ciągle były zwierzęta wielkości, powiedzmy, no dużego kota, to już takie absolutnie największe. Większość ssaków ery mezozoicznej była niewielka. To były zwierzęta zróżnicowane pod względem budowy, trybu życia, ale generalnie niewielkie. To dlaczego dinozaury osiągnęły taki sukces i stały się olbrzymami? I to stosunkowo niedługo po tym, jak powstały. Ano dlatego, że dinozaury generalnie miały już dużych przodków. Dinozaury wywodzą się z takiej grupy archozauria. Archozaury, dosłownie tłumacząc, powiedzielibyśmy gady panujące, po polsku się mówi gady naczelne. To jest grupa, do której dzisiaj należą krokodyle, aligatory, kajmany, gawiale oraz ptaki, które się z dinozaurów wywodzą. Natomiast w przeszłości geologicznej tych archozaurów była cała masa. Taka słynna grupa pterozaury, gady latające, na pewno Państwo kojarzą, czyli te, które w czasie, kiedy dinozaury żyły na lądach, to królowały w powietrzu. To też były archozaury. Tutaj jest linia, która biegnie do krokodyli, Crocodyliformes, prawda? Mamy jakieś rauizuchy, mamy aetozaury, cała masa innych gadów, a tu jest ta linia, która biegnie do dinozaurów. Generalnie archozaury to były spore zwierzęta. One pojawiły się długo, długo przed dinozaurami, te nie dinozaurze, archozaury. I to były zwierzęta osiągające spore rozmiary. Czyli już przodkowie dinozaurów wywodzą się od form, które nie były zwierzętami maleńkimi, tak jak ssaki, tylko były dużo większymi zwierzętami, więc dużo łatwiej też na skutek procesów po prostu statystycznych, dużo łatwiej jest statystycznie rosnąć niż maleć, więc dużo łatwiej było tym gadom osiągać spore rozmiary, bo miały to dziedzictwo przodków, ale to nie jest jedyny mechanizm i nawet powiedziałbym, że nie najważniejszy. Ewolucja by sobie spokojnie poradziła z osiągnięciem dużych rozmiarów z niewielkiego przodka. Dużo ważniejsza jest inna przyczyna. Tak jak mówię, chyba najważniejsza z takiego fizjologicznego punktu widzenia. Mianowicie, wedle badań, i to takich całkiem świeżych, bo sprzed paru lat, dinozaury, tak jak i wszystkie archozaury właśnie, wszystkie gady naczelne, miały troszeczkę inny sposób odkładania chrząstki stawowej niż ssaki. To jest generalnie część innego problemu, mianowicie planu budowy, ale skupimy się na tej fizjologii. Państwo wiecie, że w stawach kończyn mamy chrząstkę stawową. I ta chrząstka jest ważnym elementem, który zapewnia, że się tak wyrażę, siłę nośną, brzydko mówiąc. Generalnie, jeżeli mamy tą chrząstkę dobrze wykształconą, no to możemy chodzić, możemy biegać, ja mogę długo stać tu przed Państwem. Im tej chrząstki mniej, tym te zdolności utrzymywania masy i obciążeń na tych kończynach są słabsze. U ssaków jest tak, że duże ssaki mają generalnie tej chrząstki stawowej mniej niż małe ssaki, więc na przykład słoń będzie miał mniejszą grubość tej chrząstki na powierzchniach stawowych niż na przykład taki dziobak. Natomiast u archozaurów, u gadów naczelnych, w tym u dinozaurów, jest zupełnie inaczej. Tam im większy zwierzak,
tym grubość tej chrząstki stawowej jest większa. Więc no, wielki dinozaur, sauropod z długą szyją, będzie miał więcej tej chrząstki stawowej niż na przykład krokodyl czy aligator. Zakładając, że mówimy o powierzchniach stawowych, o jakby, które będą miały taką samą powierzchnię. Jeżeli porównamy powierzchnię stawu jakiegoś dinozaura długoszyjego z taką samą powierzchnią stawową u słonia na przykład, albo nosorożca, to ten dinozaur będzie miał tej chrząstki tam więcej. Więc to były zwierzęta już dużo lepiej tak czysto fizjologicznie przystosowane do no, przenoszenia mocnych obciążeń, dzięki czemu mogły osiągać większe rozmiary i mogły być odpowiednio większe. Cała generalnie anatomia dinozaurów, czy taka anatomia funkcjonalna, fizjologia były troszkę inne niż u ssaków. Jak Państwo wiecie, no, jeżeli chcemy mieć kości grubości filarów Pałacu Kultury, no to musimy mieć odpowiednio mocne mięśnie, które będą przyczepione do tych kości. Żeby mieć silne mięśnie, musimy mieć odpowiednio mocne kości i to się tak samo napędza. Proszę sobie też wyobrazić, jakie musi być wyjście, musi być ciśnienie na wyjściu z lewej komory serca, ciśnienie krwi u takiego wielkiego zwierza. Więc cała, to wszystko musi być zgrane. Takie przyczyny proste, fizjologiczne tym gadom naczelnym, właśnie dinozaurom, umożliwiały osiąganie wielkich rozmiarów. Więc to są te dwie główne przyczyny. Przede wszystkim dziedzictwo przodków, a po drugie inna fizjologia, inny sposób odkładania tejże chrząstki. To tyle, jeśli idzie o dinozaury. Teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o tych wszystkich innych, jak się zaraz Państwo przekonacie, nierzadko dużo ciekawszych zwierząt niż te wielkie mezozoiczne gady. Zrobimy to w ten sposób, że zaczniemy od najstarszych form i będziemy się przesuwać stopniowo coraz bliżej dnia dzisiejszego. Więc zaczniemy od ery wielkich bezkręgowców. Ja na poprzednim wykładzie, który traktował o kambrze, pokazywałem takiego dużego bezkręgowca, co się Anomalocaris nazywał. On żył mniej więcej 540 milionów lat temu, 540 do 500 i osiągał metr długości. I mówiłem wtedy, że to był gigant jak na tamte czasy, metrowy bezkręgowiec, metrowy prastawonóg. Ale co to w zasadzie oznacza u bezkręgowca, że jest duży? No bo Państwo kojarzycie, że tak normalnie jak idziemy do parku na spacer, chodzimy sobie gdzieś po Warszawie czy w innych miejscach, no to bezkręgowce raczej nie osiągają dużych rozmiarów. Dzisiaj nie ma dużych bezkręgowców. Przeważnie. Mamy jakieś, nie wiem, małe owady, małe ślimaki, mrówki, prawda, dżdżownice czasami widzimy. To są generalnie małe zwierzęta. Jest to świat małych zwierząt, te bezkręgowce. Natomiast metrowy prastawonóg to już jest gigant. A dlaczego? Otóż była taka praca zespołu profesora Klaga z Zurychu, którzy postanowili odpowiedzieć na pytanie, cały ten zespół chciał odpowiedzieć na pytanie, kiedy w zasadzie bezkręgowce są gigantyczne i tam im wyszło z porównywania rozmiarów różnych bezkręgowców, że generalnie od pół metra w górę to są giganty. Więc przyznacie Państwo, że jak mówimy o półmetrowym kręgowcu, nie wiem, o psie, no to raczej to nie jest duże zwierzę, małe zwierzątko, ale już półmetrowy bezkręgowiec, z tego wynika, że u bezkręgowców ta skala trochę inaczej działa. To już będzie duże zwierzę. Anomalocaris był pierwszym takim ogromnym bezkręgowcem, bo ponad pół metra do metra mógł osiągać. Natomiast to był taki pojedynczy przypadek w kambrze te 500 kilkadziesiąt milionów lat temu. Później robi się dużo, dużo ciekawiej. Po kambrze następny okres geologiczny to jest ordowik. I w ordowiku ma miejsce tak zwana radiacja ordowicka, albo po angielsku to się tak ładnie nazywa GOBE, czyli Great Ordovician Biodiversity Event. Czyli na polski byśmy to przetłumaczyli jako wielkie ordowickie wydarzenie różnorodności biologicznej, albo bioróżnorodności, albo po prostu radiacja ordowicka. Na czym to polega? Tu mamy krzywą zmian różnorodności biologicznej, fluktuacji bioróżnorodności. Na dole mamy te okresy geologiczne, Państwo widzą kambr, potem ordowik. W kambrze to sobie powoli ta różnorodność się zwiększała, natomiast w ordowiku nagle mamy taki wielki pik do góry. Później pod koniec ordowiku mamy wymieranie,
wymieranie ordowickie, ale później ta różnorodność się po wymieraniu odbudowuje mniej więcej do podobnego poziomu, którą osiągnęła na jakby w czasie właśnie okresu ordowickiego. Więc w Ordowiku nagle mamy taki wystrzał wszystkiego i powstają bardzo różnorodne formy, niekiedy osiągające ogromne rozmiary. Ale skąd to się wzięło? Dlaczego akurat w Ordowiku powstawały tak olbrzymie zwierzęta, a nie wcześniej w Kambrze? Przecież wcześniej już mieliśmy tą eksplozję kambryjską, kiedy pojawiły się organizmy szkieletowe. Czemu wtedy nie mogło dojść do takiego zwiększenia różnorodności biologicznej? Przyczyny tego należy szukać w paleogeografii. Polecam Państwu taką stronę Deep Time Maps, Maps of Ancient Earth. Jak sobie to Państwo wpiszecie w internet, to wyjdzie Wam strona, na której są różne takie mapy paleogeograficzne przedstawiające różne kontynenty, czasami całą Ziemię, w różnych przedziałach czasu na przestrzeni ostatnich powiedzmy 600 czy 700 milionów lat, mapy globu i kontynentów. To jest mapa Ordowiku. Proszę zwrócić uwagę, na południu mamy wielki superkontynent, on się nazywał Gondwana. W tym czasie tutaj mamy czapę lodową, to było zlodowacenie Gondwany w Ordowiku. Na ten kontynent składały się Afryka, Ameryka Południowa, Antarktyda, Australia. Tutaj mamy taki mały lądzik, co się nazywał Avalonia. Tu mamy nasz kontynent, Baltika, w tym kawałek Polski się znajdował, nie cała Polska jeszcze w Ordowiku, ale jej pewna część. Tu mamy kontynent Syberia albo Angaria, więc kawałek Azji, a tu mamy kontynent Laurencja, który wiele milionów, wiele set milionów lat później stanie się Ameryką Północną. Więc w Ordowiku te kontynenty mamy mocno rozczłonkowane. Jeszcze proszę zwrócić uwagę, że sama ta Gondwana jest mocno tak posiapana. Tutaj mamy na przykład taki archipelag wysp, który się stanie Chinami Południowymi kiedyś. I zwróćcie Państwo uwagę, że wokół tych kontynentów są takie obszary jasno-niebieskim kolorem zaznaczone. To są takie płytkie morza szelfowe. Czyli płytkie morza, które rozwijają się na skorupie nieoceanicznej, to nie jest wielki ocean, ale na skorupie kontynentalnej. Dzisiaj przykładem takiego morza szelfowego jest nasz Bałtyk. Więc morze, które jest stosunkowo płytkie na skorupie kontynentalnej rozwinięte. No i mamy dużo tych mórz. Ten kontynent Laurencja, proszę zwrócić uwagę, tutaj jest nawet, te płytkie morza przedzielają go na jakieś dwie części, wschodnią i zachodnią, więc im więcej jest, im bardziej ten układ geograficzny czy paleogeograficzny będzie zróżnicowany, tym większa będzie różnorodność biologiczna, a im więcej będzie takich płytkich mórz szelfowych właśnie, to w tych morzach będzie się zwiększała liczba nisz ekologicznych, będzie się zwiększało jakby miejsce dla różnych form życia. To jest właśnie ta przyczyna tej radiacji ordowickiej. Jeszcze sobie popatrzymy trochę na te mapy. To jest ten kontynent Laurencja, który się stanie Ameryką Północną, ale zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj trochę oszukałem, bo tutaj on leży tak. Mamy tą zatokę taką wcinającą się prawda, ze strony zachodniej na wschodnią w tę część. A tu widzimy, że ten kontynent jest przesunięty. Tu jest Baltika, tak? Tu jest Baltika, tu jest ta Avalonia. Tu jest Baltika, tu jest Avalonia. Czyli ten w tamtej następnej planszy my patrzymy na ten kontynent tak, jakby on był obrócony. Nie patrzymy północ, południe, bo północ jest tutaj, tylko to jest jakby oś wschód, zachód. Czyli wtedy kontynent północnoamerykański był w ogóle obrócony. On od Ordowiku do dzisiaj się obrócił o te mniej więcej 90 stopni, prawda? I zwróćcie Państwo uwagę, to jest oczywiście podział polityczny nałożony na to, że widzimy Stany Ameryki Północnej. I widzimy, że ta linia brzegowa jest zróżnicowana, są te płytkie morza i to jest ogromny obszar. Widzimy różne stany, Utah zaznaczone, Kalifornia. Jak są te płytkie morza, to jest też kontynent Laurencji w Ordowiku, no to zwiększa się zróżnicowanie
środowiska w tych płytkich morzach. Kiedy mamy głęboki ocean, to generalnie będzie głęboki ocean. Tam oczywiście też będą jakieś różnice środowiskowe, ale nie aż takie, jak mogą mieć miejsce na tych płytkich morzach. Dlatego zawsze w tych płytkich zbiornikach morskich, płytko blisko brzegu, gdzie jest dobre na słonecznienie wody, gdzie jest dostawa materiału jakiegoś takiego sprzyjającego rozwojowi organizmów z lądu, no to będzie się, tam będzie największa różnorodność biologiczna i nawet ten kontynent Laurencji w Ordowiku był podzielony na różne prowincje biogeograficzne. Czyli w każdej z tych prowincji żyły różne organizmy, czyli to nie jest też tak, że na szelfie jednego kontynentu będą jedne zwierzaki, a na szelfie innego kontynentu będą inne. Oczywiście tak jest. I na szelfie Ameryki Północnej, czy tej Laurencji, były inne organizmy niż na szelfie tym naszym, Baltiki, ale na samym tylko szelfie Laurencji jeszcze się tworzą jakieś prowincje. Prowincja zachodnia, centralna, południowa i inne. Więc i one między sobą też się będą tą różnorodnością biologiczną różnić. I to jest ta przyczyna zwiększenia różnorodności, a jak się zwiększa różnorodność biologiczna, to zaraz, bardzo szybko pojawiają się różne wielkie stwory, bo pojawia się dla nich miejsce. I tak wyglądał świat ordowicki. Jest tutaj masa wszystkiego, działo się w tym morzu. Tutaj już życie naprawdę tętniło. Mamy trylobity, które sobie od kambru żyły i dobrze radziły. W Ordowiku to ciągle była liczna grupa stawonogów. Mamy jakieś jeżowce, koralowce, ślimaki, jakieś chyba pierwotne strunowce, liliowce, ramienionogi. No i mamy wielkie łodziki, które polują tu akurat na jakiegoś trylobita. To jest plansza, która pochodzi właśnie z pracy zespołu profesora Klaga, który robił tą analizę, kiedy bezkręgowiec jest olbrzymem, a kiedy nie. No i oni tu przedstawili wszystkie te ordowickie giganty, które pasują do tej definicji olbrzyma, które będą miały pół metra albo więcej. Jak Państwo widzą, tutaj różnorodność jest spora, bo mamy takiego trylobita, który może tu wygląda niepozornie, ale był duży i miał więcej jak pół metra, co zaraz zobaczymy, aż po takie wielkie giganty, olbrzymie pra-łodziki. Zacznijmy sobie od tych trylobitów. W Ordowiku trylobity były ciągle liczną grupą stawonogów, może nie aż tak liczną jak w Kambrze, ale jedno trzeba im przyznać. Wtedy osiągnęły te, nazwijmy to, skrajne formy, między innymi te największe. W Kambrze, o ile trylobitów było sporo i to byli przedstawiciele różnych grup i mogli mieć te trylobity kambryjskie różne kształty, to generalnie nie było tam olbrzymów. Zmieniło się to w Ordowiku, gdzie żył największy przedstawiciel, największy rodzaj i największy gatunek trylobita, Isotelus rex, który ponad 70 cm długości mógł osiągać. Takie kompletne te Isotelusy się czasem znajduje. No więc olbrzym, ponad pół metra. Państwo przyznacie, że taki morski stawonóg wielkości parasola, no to jak na warunki dzisiejsze, no dzisiaj raczej nie spotykamy tego gabarytu bezkręgowców, ale później też się Państwo przekonacie, że i dzisiaj takie giganty wśród tych zwierząt mogą występować. Największymi drapieżnikami ordowickich oceanów były łodziki. To jest muszla dzisiejszego przedstawiciela tej grupy mięczaków, Nautilus pompilius. Tak on sobie wygląda, żyje w Oceanie Indyjskim, słodkie takie zwierzątko. Zwierzęta te nie osiągają jakichś spektakularnych rozmiarów. Taka muszla łodzika, no to ma, może mieć, powiedzmy 20, może trochę więcej centymetrów średnicy. Spiralnie zwinięte, zwróćcie Państwo uwagę. A takich rozmiarów były łodziki ordowickie. Były dużo większe. Zwróćcie też Państwo uwagę, że muszla u tych głowonogów była inaczej wykształcona. Nie była zwinięta, tylko prosta. Taka ortokonowa, jak to się mówi. Więc one trochę bardziej trybem życia, ale i rozmiarami przypominały dzisiejsze wielkie kałamarnice, które żyją w oceanach. Tylko że oczywiście te łodziki ordowickie nie miały miękkiego ciała, ale ciało pokryte taką całą dużą muszlą. Tutaj takie rodzaje jak Cameroceras były największe. Największy gatunek, zdaje się, nazywa się Endoceras giganteum. Ta nazwa giganteum ma tutaj podkreślać,
ogromne, ogromne rozmiary tych zwierząt. Inną ciekawą grupą gigantów w ordowickich morzach były eurypterydy, znane szerzej po polsku jako wielkoraki. Chociaż ta polska nazwa wielkoraki jest trochę myląca, bo one z rakami, krabami i w ogóle skorupiakami nie są jakoś szczególnie blisko spokrewnione. To byli kuzyni dzisiejszych skorpionów i pająków. Razem z nimi należeli do takiej linii ewolucyjnej stawonogów, co się Helicerata nazywa. Dziś ich chyba najbliższymi kuzynami są skrzypłocze, które, jak Państwo wiedzą, zamieszkują, można czasem je zobaczyć u wybrzeży na przykład Nowego Jorku albo w Tajlandii. Natomiast skrzypłocze, no one największe to mogą mieć tak kilkadziesiąt centymetrów z grubsza, natomiast wielkoraki były bardzo, bardzo duże. Niektóre miały po prostu taki ogon, trochę właśnie zakończony jak u skorpiona, i tylne odnóża przekształcone w płetwy. Tutaj też u tego pterygotusa widzimy. Ale niektóre miały też szczypce z przodu do chwytania jakichś smacznych ofiar. W ordowiku już istniały kręgowce, ale były stosunkowo nieduże. Ryby dopiero powstawały w tamtym czasie. Natomiast w ordowickich morzach żyły takie małe bezszczękowce pancerne, czyli pierwotne kręgowce, na które te wielkoraki mogły sobie polować i je tymi szczypczykami chwytać. Tak to wygląda w porównaniu z człowiekiem. Jak Państwo widzą, tych rodzajów olbrzymich eurypteridów było dużo i one, no, już takiej wielkości człowieka, właśnie ten pterygotus, to już jest olbrzym, największy, osiągający, no, 3 metry długości. To jest Jackalopterus. On co prawda nie jest znany z ordowiku, ale z początku okresu dewońskiego, sprzed około 490, powiedzmy, milionów lat. Więc ta grupa od ordowiku przez Sylur aż do początku dewonu osiągała tak duże rozmiary. I to były dosyć popularne drapieżniki w morzach właśnie z początku i środka ery paleozoicznej. Tak jak jeszcze raz, proszę zwrócić uwagę, te niektóre, to jest też ten Jackalopterus największy, zamiast takiego ogona posiadającego jakby ten taki odwłok jak u skorpiona, miały taką płetwę, która umożliwiała im wykonywanie takich ruchów góra-dół, więc one sobie w taki sposób pływały, nie machały ogonem na boki, tylko góra-dół, tak jak to robią walenie trochę, wieloryby, delfiny. Te tylne odnóża przekształcone w takie wiosła też im pomagały, no a szczypcami, wiadomo, chwytały swoją zdobycz. Więc była taka epoka wielkich bezkręgowców, w tym czasie ordowik i później Sylur, początek dewonu. To jest generalnie to pokłosie właśnie radiacji ordowickiej, czyli tego gobę, o którym Państwu powiedziałem. Później po paleozoiku był oczywiście mezozoik i wtedy żyły wielkie dinozaury. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy działy się również później, między wymarciem dinozaurów, a czasami nam współczesnymi, czyli w erze kenozoicznej, tej, która ciągle w sumie trwa nadal. Bo Państwo kojarzą, że dzisiaj mamy duże ssaki, mamy słonie, mamy nosorożce, mamy żyrafy. Państwo wiecie, że w epoce lodowej żył mamut, czy w zasadzie kilka różnych gatunków mamutów, ale to wcale nie były największe zwierzęta, największe ssaki lądowe, jakie żyły na Ziemi. Chciałbym Państwu teraz przybliżyć taką historię, która zaczyna się ponad 100 lat temu. W roku 1913 Forster Cooper opisał szczątki enigmatycznego zwierzęcia, które zostały znalezione na terenach ówczesnego Beludżistanu. To jest dzisiejszy Pakistan. I na cześć tegoż Beludżistanu zostały nazwane Beludżiterium. Terium to znaczy bestia, więc bestia z Beludżistanu. Między innymi wśród tych skamieniałości był pierwszy kręg, dźwigacz, czyli ten kręg, który bezpośrednio przyczepiony jest do czaszki. I on miał średnicy ponad 50 cm. Sam kręg. Bardzo podobny był morfologicznie, osteologicznie kształtem. Był podobny do dźwigacza dzisiejszych nosorożców afrykańskich. Więc Forster Cooper i jego współpracownicy stwierdzili, że to musiał być jakiś wielki
nosorożec albo jakiś wielki kuzyn nosorożców. Przy czym dźwigacz u największych dzisiejszych nosorożców może mieć średnicę 30 cm i to już tak w porywach, a ten miał ponad 50. I to był taki pierwszy sygnał, że gdzieś na terenach Azji żyły, te skamieniałości pochodzą z oligocenu, czyli mniej więcej sprzed 25-30 milionów lat, że w tamtym czasie na terenach Azji Centralnej żyły jakieś wielkie ssaki, jakieś wielkie zwierzęta, jacyś wielcy kuzyni nosorożców. Ale od 1913 roku w zasadzie nie było możliwości, żeby prowadzić w terenach azjatyckich jakichś takich bardziej sensownych wykopalisk paleontologicznych, aż do roku 21, kiedy to baron von Ungern, taki oto przyjemnie wyglądający dżentelmen, razem z niedobitkami niejakiej białej armii zostali rozgromieni. Miała wtedy miejsce w Mongolii rewolucja komunistyczna i we wrześniu 21 baron von Ungern został stracony. To wydarzenie otworzyło możliwość dla badaczy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych na eksplorowanie obszarów azjatyckich. Do tej pory, tak jak mówię, tajemniczych, to była w zasadzie terra incognita dla badaczy tutaj z zachodniego świata. Pierwsza taka ekspedycja, to jest ciekawe, miała miejsce już w roku 1922, czyli raptem rok po rewolucji komunistycznej w Mongolii, więc bardzo, bardzo szybko. Zresztą to był początek całej takiej serii ekspedycji amerykańskich, które się ciągnęły aż do 1928 roku. Później, na początku lat 30. już Amerykanie zostali tak całkowicie do końca porządnie wygonieni z terenów Mongolii. Natomiast od 22 do 28 roku Amerykanie mogli tam jeździć. To było ważne dlatego, że to była pierwsza w 22 roku, pierwsza ekspedycja, która w terenie używała samochodów. Bo wcześniej, jeśli się badało obszary, tak jak pustynia Gobi na przykład, trzeba było to robić na wielbłądach. A tutaj Amerykanie przyjechali z samochodami, więc było im na pewno dużo łatwiej, dużo sprawniej tych skamieniałości poszukiwać. Kierownikiem tej ekspedycji był niejaki Roy Chapman Andrews, który jest słynnym paleontologiem. On zasłynął z tego, że w czasie tych wykopalisk w Mongolii odkrywał między innymi pierwsze gniazda dinozaurów. Tutaj stoi Roy Chapman ze swoim współpracownikiem nad gniazdem dinozaura rogatego protoceratopsa. Oni wtedy masę dinozaurów kredowych odkrywali, a niektórym z Państwa postać Andrewsa może być znana z zupełnie czego innego. Tu jest takie śmieszne zestawienie. Stoi sobie Roy Chapman Andrews przy jednym z obozów na pustyni Gobi, a obok, prawda, widzimy, patrzy na tego wielbłąda. No, musiałby takim wielbłądem pewnie się udać na tą pustynię, gdyby nie mógł zabrać ze sobą samochodu. Natomiast postać Roya Andrewsa jest niezwykle ciekawa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jest to paleontolog, który posłużył jako pierwowzór dla postaci, którą potem zagrał właśnie Harrison Ford, czyli dla postaci Indiany Jonesa. Tutaj Lucasfilm jakoś chyba zgapiał właśnie z przygód tego amerykańskiego paleontologa. Zresztą za chwilę Państwo zobaczą, że George Lucas, czy w ogóle Lucasfilm generalnie się przyglądał temu, kim był Roy Chapman Andrews, ale i jego dokonaniom naukowym, jego odkryciom paleontologicznym. Za chwilę do tego wrócimy. No i co oni tam znaleźli w tej Azji Centralnej, w Mongolii? Dokładnie niedaleko na północ od Urgi, czyli ówczesnej stolicy Mongolii, która potem została przemianowana na Ulaanbaatar, wtedy to była Urga. Tam znaleźli taką niemal kompletną czaszkę. Tutaj jest pan preparator, który stoi obok niej. Czaszka olbrzymia, trochę przypomina czaszki niektórych nosorożców, więc stwierdzono, że tamte szczątki znalezione w tym Beludżystanie musiały należeć do tego samego zwierzęcia, czy też do przedstawiciela tego rodzaju.
Więc stwierdzono, że to było właśnie to Belugitherium. W międzyczasie ten zwierzak zmieniał nazwę. Niektórzy z Państwa mogą go kojarzyć pod nazwą Indricotherium. Ostatecznie stanęło na nazwie Paraceratherium Transuralicum, żeby tutaj podkreślić pochodzenie tych olbrzymich zwierząt, że to były właśnie te olbrzymie zwierzęta żyjące gdzieś hen w głębi Azji. Olbrzymie zwierzęta przypominające trochę krzyżówkę żyrafy z nosorożcem, tylko bezrogim. Na czaszkach nosorożców my widzimy ślady po tym, że one mają rogi, bo róg nosorożca się nie zachowuje. Róg nosorożca jest wykonany z tej samej substancji, z której nasze włosy i paznokcie. Więc one po śmierci zwierzęcia się nie zachowują. Natomiast jak mamy czaszkę nosorożca włochatego na przykład, to widzimy na tym obszarze nosowym, że jest tam pole przyczepu, na którym się róg znajdował. U paraceratheriów nie znaleziono żadnych śladów po takich rogach, więc to były takie bezrogie jakby pranosorożce. Przy czym tutaj muszę dla porządku Państwu powiedzieć, że one z nosorożcami nie mają tak naprawdę nic wspólnego. I dzisiaj już badacze wiedzą, że to były zwierzęta należące do zupełnie innej linii ewolucyjnej ssaków roślinożernych. Gdzieś tam oczywiście pewnie u korzenia tego drzewa rodowego ssaczego spokrewnionych z przodkami nosorożców. Natomiast to jest zupełnie inna grupa ssaków, która wymarła całkowicie, nie przetrwała do dzisiaj. Olbrzymie zwierzęta zamieszkiwały takimi stadami te równiny Azji Centralnej. One tu często są rekonstruowane w taki sposób, że to wygląda jakby miały takie pokrycie ciała jak nosorożec, więc jak jakąś pancerną skórę, ale po prawdzie to my tego nie wiemy. To są wszystko domysły. Tak to mniej więcej mogło wyglądać. Tutaj ludzie dla skali, no duże zwierzęta, olbrzymi roślinożercy, dużo więksi niż dzisiejsze słonie afrykańskie. Tu dla porównania mamy nasz słoń afrykański, Loxodonta africana, i to Paraceratherium transuralicum. Olbrzymie zwierzęta z takimi długimi szyjami, więc trybem życia najprawdopodobniej przypominały dzisiejsze żyrafy i sobie skubały roślinność gdzieś z drzew. A to jest porównanie z fauną nosorożcową współczesną i kopalną tych rozmiarów. Nawet jeśli to nie były prawdziwe nosorożce, to Państwo wiecie, jakich rozmiarów jest dzisiejszy nosorożec. Tutaj na zielono mamy nosorożca sumatrzańskiego, potem nosorożec czarny. Niebieski to jest ten nosorożec, który żyje w Indiach, tak zwany nosorożec pancerny, i to jest ten nosorożec, którego możecie Państwo w warszawskim zoo zobaczyć. On się nazywa pancernym, bo ma te, nie ma żadnego pancerza tak naprawdę, tylko takie fałdy skórne, które przypominają trochę taki pancerz. Na różowo mamy nosorożca białego, a białym kolorem jest Elasmotherium, czyli taki kuzyn nosorożców, który żył w epoce lodowej, taki charakterystyczny z jednym rogiem. Czasami się na niego mówi, że to był pleistoceński jednorożec. To już są duże zwierzęta, robiące wrażenie. Paraceratherium było dużo, dużo wyższe, dużo większe, dużo bardziej masywne, no i oczywiście dużo, dużo cięższe. A to jest drugie nawiązanie do Lukasa. Państwo na pewno znają machiny kroczące z Gwiezdnych Wojen. No i tutaj nie można się oprzeć takiemu wrażeniu, że te właśnie AT-AT z Imperium kontratakuje. No, widać tutaj po prostu inspirację. Lucasfilm śledził tego Roya Andrewsa i śledził jego dokonania naukowe, więc zgapił postać Roya Andrewsa i zrobił z niego Indiana Jonesa. No i tutaj właśnie z tego Paraceratherium zrobił te imperialne kroczące machiny. Ciekawa sprawa z tymi paraceratheriami jest taka, że Państwo widzieliście, ich głowy są rekonstruowane tak jak głowy nosorożców dzisiejszych, tylko bez tego rogu, no bo wiemy na pewno, że rogu nie miały. Natomiast mają tak, mają taki mały pyszczek zawinięty jak nosorożec, mają takie uszka malutkie, które mogą kręcić jak nosorożec. Natomiast prawda wydaje się być zgoła inna, a różne rekonstrukcje przeżyciowe tych zwierząt zdają się być bardzo tutaj odporne na fakty naukowe. Mianowicie po kościach czaszki można stwierdzić, jak wyglądało pokrycie ciała zwierzęcia. Tu jest czaszka nosorożca włochatego i tu Państwo widzą, jest ten obszar, gdzie był róg.
widać, że nosorożec włochaty miał róg, bo ma taką część tkanki kostnej z przodu pyska, ona jest taka pomarszczona. Natomiast jak się spojrzy na ten obszar tylny czaszki słuchowy, to tam są też różne przyczepy, tam były mięśnie przyczepione, między innymi ten obszar uszny jest ciekawy, bo dzięki temu można zrekonstruować, jakie były rozmiary uszu takiego wymarłego zwierzęcia. U nosorożca włochatego to jest grubsza tak jak u współczesnych nam nosorożców. To jest czaszka słonia. I Państwo zobaczcie, ten obszar uszny jest taki olbrzymi. Tutaj ta wnęka jest duża, więc potężne mięśnie musiały wnikać w ten obszar słuchowy czaszki. No i to ma sens, bo Państwo wiedzą, że słonie afrykańskie mają olbrzymie uszy, którymi się mogą wachlować i dzięki temu oddawać nadmiar ciepła. To są duże zwierzęta, ich metabolizm generuje dużo ciepła, żyją w gorącym klimacie afrykańskim, więc dobrze jest mieć takie potężne uszy, którymi się można wachlować i one pełnią funkcję takich właśnie paneli do oddawania nadmiaru ciepła. W czaszce tych paraceraterium też jest taki tylko poziomo zorientowany, ale też jest taki potężny obszar słuchowy, więc najprawdopodobniej te paraceraterium powinny mieć uszy tak jak słonie, duże do wachlowania się. To jest jedyna rekonstrukcja, jaką znalazłem, która poprawnie naukowo przedstawia te zwierzęta. To jest okładka w ogóle takiej książki Rhinoceros Giants i tylko tam jest poprawnie to zrekonstruowane. Ale uszy to nie jest jedyna sprawa. Zwróćcie Państwo uwagę na tutaj pyszczek tego paraceraterium. On jest taki właśnie nosorożcowaty, a tu jest taka mała trąbka przypominająca trochę trąbę może tapira. Generalnie widać, i to też jest zrekonstruowane na podstawie przodu pyska, że tutaj jakieś duże mięśnie, właśnie podobne jak u tapira, się znajdowały, więc paraceraterium musiały mieć taką małą trąbkę, najprawdopodobniej do manipulowania żywnością. One tak jak tapir potrafiły sobie coś tą taką pseudotrąbką złapać, może jakąś, prawda, zdjąć jakąś roślinkę z drzewa i wsadzić do pyska. Więc większość tych rekonstrukcji, które Państwo spotkacie z małymi uszkami i takim zwykłym ryjkiem, no nie są prawdziwe tak naprawdę. Te zwierzęta powinny mieć tę trąbkę i duże uszy. Zresztą duże uszy to ma sens, bo to były znowu olbrzymie zwierzęta, dużo większe niż słonie afrykańskie i żyły w suchym klimacie centralnej Azji. Więc dobrze by było oddawać ten nadmiar ciepła w jakiś sposób. Więc tutaj ta rekonstrukcja jest funkcjonalna, spełnia jakąś funkcję. Rzeczywiście ma to sens, żeby one takie wielkie uszy posiadały. Ja tak mówię Centralna Azja, bo stamtąd pochodzi najwięcej skamieniałości tych zwierząt. Państwo widzą, tu jest to pierwsze Beludżystan, czy też Pakistan dzisiaj. Tu mamy okolice Urgi, czy Ułan-Bator w Mongolii, ale i Chiny, Kazachstan, Turcja, ale i żyły w Europie południowo-wschodniej, Bułgaria, Rumunia, nawet tutaj nie zaznaczone, ale w krajach dawnej Jugosławii, to chyba najbliżej nas. Więc to były olbrzymie zwierzęta, które między te 30 a 25 milionów lat temu żyły na terenie, olbrzymim terenie Eurazji. Co prawda z Europy Zachodniej czy Środkowej nie mamy skamieniałości tych zwierząt. Tutaj w tym czasie już się w naszym obszarze geograficznym jakieś płytkie morza rozwijały, więc tutaj może tych zwierząt nie było, ale Państwo przyznacie, że to jest kawał ogromny kontynentu, przez który te zwierzęta mogły sobie migrować, żyć przez miliony lat. W tamtym czasie w oligocenie nie było w Azji Centralnej, czy w Eurazji, nie było dużych drapieżników, które mogłyby zagrozić tym paraceraterium. Dopiero na przełomie oligocenu i miocenu, mniej więcej 25-20 kilka milionów lat temu, Afryka dodokowała i duże drapieżniki z Afryki zaczęły migrować do Azji. I to prawdopodobnie mogło być przyczyną wymarcia tych wielkich zwierząt. Ale czy to są największe ssaki lądowe, jakie żyły kiedykolwiek na Ziemi? Większość by powiedziała Państwu, że tak, ale no, muszę być z Państwem uczciwy i chyba jednak nie. Jest taka praca z 2016 roku, która wyszła, więc stosunkowo niedawno, 4 lata temu, nawet niecałe, która wyszła w Acta Paleontologica Polonica, czyli w czasopiśmie paleontologicznym, które jest czasopismem otwartego dostępu. Jak Państwo sobie wpiszecie w Google
te cytacje i dopiszecie na przykład Forest Elephant, to wam wyjdzie cały PDF tej pracy, będziecie mogli do niej zajrzeć. Tam było takie duże porównanie trąbowców kopalnych i współczesnych też oraz innych dużych ssaków, żeby stwierdzić, kto był największy z ssaków lądowych i kto był najcięższy. No i co my tu mamy? Mamy różne formy, jakieś tam deinoteria, takie pratrąbowce. Mamy mastodonty i mamy mamuty. Tutaj mała uwaga, zwróćcie Państwo uwagę, mamy nazwy łacińskie tych zwierząt na górze podane. Tu jest mamut, tu też jest mamut, a tu jest mammutus. I to jest trochę mylące, bo mamut po polsku, zwierzę, które my po polsku nazywamy mamutem, mamut, po łacińsku nazywa się mammutus, a to, co po polsku zwie się mastodontem, po łacińsku to jest mamut. Więc tu jest trochę takie zamieszanie drobne. Więc mamut to po łacińsku to jest mastodont. Więc były mastodonty i one no, osiągały rozmiary zbliżone do dzisiejszych słoni. Mamuty mogły być większe. Tu jest mammutus Kolumbii, czyli mamut kolumbijski, który żył w Ameryce Północnej. On był cały goły, nie miał futra. Żył trochę w innym środowisku, nie w takiej stepotundrze, tylko no, na warunkach powiedzmy zbliżonych do tego, jak dzisiaj wygląda Dziki Zachód. A na dole mamy te nasze mamuty swojskie, mammutus primigenius, to jest mamut włochaty właśnie, ten okryty futrem, który żył na stepotundrze, na tak zwanym mamucim stepie Euroazji. I on miał, co ciekawe, dwie morfy, czyli jakby do jednego gatunku należały zwierzaki, należały mamuty, które mogły osiągać dwa typy rozmiarów. Jedna to była ta morfa syberyjska, która żyła w Azji i ona była trochę mniejsza. Miała tutaj rozmiar powiedzmy słonia indyjskiego, ja się przesunę trochę. Prawda, mamy 200, ponad 60 cm wysokości. Natomiast mammutus, ten primigenius, to jest ta morfa nasza europejska, która żyła między innymi w Polsce. No i to już jest 3,5 metra wysokości, więc większy był ten europejski niż ten azjatycki, większy i cięższy zarazem. Ale to nie były największe ssaki, nie były nawet większe od tego Paraceratherium. Natomiast są inne wielkie trąbowce, które mogą tutaj pretendować do tytułu największego lądowego ssaka. Jest taki trąbowiec, nazywa się słoniem leśnym, to jest rodzaj Paleoloxodon. Tu jest jego porównanie rozmiarów z takim gatunkiem mamuta, mammutus trogonteri, który wydaje się być największym mamutem, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi. Państwo też widzicie na tych planszach, co z tych ssaków tak naprawdę mamy. Tu z tego mammutus trogonteri, no to są jakieś pojedyncze kości, ale są takie metody, które na podstawie długości na przykład kości udowej albo kości ramiennej można przeliczyć, jakich rozmiarów było dane zwierzę i jaką posiadało masę. I to są całkiem takie no, dobrze, że tak powiem, sprawdzalne metody, wiarygodne. Największy przedstawiciel rodzaju Paleoloxodon, czyli tego słonia leśnego, to jest Paleoloxodon namadicus. Z niego jest znany kawałek kości udowej, ale szacuje się, że mógł mieć no, 5 metrów wysokości i ważyć ponad 20 ton. Natomiast największe Paraceratherium, tutaj jeszcze funkcjonujące jako Indricotherium, mówiłem Państwu, że to zwierzę jest pod różnymi nazwami znane, no mniej jak 5 metrów. To jest oczywiście takie już kłócenie się o drobne sumy, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście ten największy słoń leśny, największy Paleoloxodon namadicus mógł być większy, no a na pewno dużo cięższy, bo ponad 20 ton, to rzeczywiście by go czyniło największym lądowym ssakiem w dziejach. Czyli jednak słoń leśny. Słonie leśne żyły stosunkowo niedawno, bo w czasie ostatniej epoki lodowcowej, kiedy to klimat był cieplejszy niż dzisiaj, bo epoka lodowcowa to nie jest taki jednolity
okres, to nie jest tak, że lądoludz se przyszedł i tutaj stagnował przez 2 miliony lat, tylko przychodził i odchodził, przychodził i odchodził. I kiedy odchodził w tak zwanych interglacjałach, wtedy tutaj w naszej części świata mogło się robić dużo cieplej niż dzisiaj. W ostatnim takim interglacjale ponad 100 tysięcy lat temu, 120-130 tysięcy lat temu, było na terenie Europy dużo cieplej niż dzisiaj. Rosły tutaj gęste lasy, był taki klimat, no dzisiaj byśmy go porównali z klimatem na przykład Indii. I w takim klimacie żyły na terenie Europy te paleoloksodony. Ten Namadikus akurat, on jest znany z obszarów Azji. Więc on żył w Azji, tam na tych olbrzymich równinach. No tu jest słoń afrykański, tak? Dzisiejszy, czyli czyli Loxodonta africana. Więc większe zwierzę, dużo bardziej masywne. Zwróćcie Państwo uwagę na ciosy tego słonia leśnego. One były proste. Po angielsku na słonie leśne, te pleistoceńskie, mówi się, że to jest straight two-foot albo straight tusked elephant, czyli słoń o prostych ciosach, ponieważ one były proste. Dla odmiany mamuty miały mocno tak zagięte ciosy, bo służyło im to do odgarniania śniegu, pod którym była jakaś drobna roślinność, jakieś krzewinki. Te żyły w lasach czy na jakichś sawannach, nie potrzebowały mieć zatem ciosów zagiętych. No więc ten Namadikus jest rzeczywiście wielkim zwierzęciem. Tutaj porównanie z człowiekiem. Ale do rodzaju paleoloksodon zalicza się więcej gatunków niż tylko ten największy Namadikus. To jest ciekawe, bo to pokazuje, że jeden rodzaj zwierzęcia, paleoloksodon, może osiągać różne, może tworzyć różne gatunki i te gatunki się będą bardzo od siebie różniły, na przykład rozmiarem. W tym samym czasie, czyli w pleistocenie, na wyspach Morza Śródziemnego, na Sycylii, na Malcie, na Cyprze zdaje się też, żył taki paleoloksodon Falconeri, no, który był wielkości powiedzmy kucyka. No, tak się dzieje z ssakami na izolowanym obszarze, na jakichś wyspach, gdzie nie ma dużych drapieżników. One mogą, nie muszą osiągać tak dużych rozmiarów, mogą pozostawać małe. To jest zasięg geograficzny rodzaju paleoloksodon. Państwo widzą, że w Azji występowały, tu o okolice Morza Czarnego, no basen Morza Śródziemnego, tak jak mówiłem, wyspy na Morzu Śródziemnym, ale w zasadzie kawał Europy. Półwysep Iberyjski, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i również Polska. I to jest bardzo ciekawe. Więc tak mogła wyglądać Warszawa te powiedzmy 130 tysięcy lat temu w Eemianie, czyli w tej epoce eemskiej w interglacjale, kiedy było tutaj bardzo, bardzo ciepło. Były jakieś sawanny, mogły być porośnięte taką słoniową trawą wysoką. Bardzo podobne warunki do tego, jak dzisiaj wygląda wyglądają północno-wschodnie Indie. Tam jest taki rezerwat Kaziranga się nazywa, gdzie żyją też takie duże słonie, żyją nosorożce, żyją tygrysy. Mniej więcej tak to wyglądało. Oczywiście tutaj wtedy nie było tygrysów, tylko jakieś lwy, prażubry, nosorożce również wtedy żyły. No i te słonie leśne. I z Warszawy znamy szczątki słonia leśnego, paleoloksodon, ale antikus, czyli inny gatunek. To jest ta noga, którą mamy tutaj. Ona została znaleziona na Woli w Warszawie przy ulicy Leszno w latach 60. Państwo widzą, że to jest no duże zwierzę. Też ten antikus był dużo wyższy niż dzisiejsze słonie afrykańskie, dużo większy, dużo cięższy, też miał te proste ciosy. Niektórzy badacze megafauny pleistoceńskiej sądzą, że te dwa gatunki, Paleoloxodon antiquus, czyli ten, którego znamy z Warszawy, i ten olbrzymi azjatycki Paleoloxodon namadicus, to jest jeden gatunek tak naprawdę. To oczywiście zależy kogo spytać. Niektórzy badacze tych wielkich ssaków będą mówili, że to są różne gatunki, inni będą mówili, że to jest jeden gatunek, tak to już jest w paleontologii. Kogo zapytać, to będzie miał inną opinię, ale to pokazuje, że prawdopodobnie największy ssak lądowy, jaki żył w dziejach, żył również w Polsce na terenie Warszawy. Między innymi, o właśnie tu znaleziony, ulica Leszno, Wola bliska do centrum. Ale ostatnio też były różne takie doniesienia prasowe o tym, że
żyły wielkie ssaki na terenie Warszawy. Państwo kojarzą końcówkę 18 roku. Wtedy głośno było o tym, że na budowie stacji metra Płocka, to jest też Wola swoją drogą i to całkiem niedaleko ulicy Leszno, zostały znalezione szczątki. Wtedy jeszcze media mówiły, że mamuta. Te szczątki trafiły do nas do muzeum i nasi, moi koledzy, którzy się specjalizują w tej megafaunie pleistocyńskiej, jeszcze nie podjęli decyzji, brzydko mówiąc. Znaczy jeszcze wyniki badań nie są jednoznaczne, czy to jest mamut, czy może właśnie słoń leśny. Dlatego, że to jest tylko kawałek miednicy. To jest trochę mało, żeby powiedzieć, kto to był dokładnie. Miednica u mamuta i u słonia leśnego będzie z grubsza podobna. Gdyby to było coś z czaszki, albo coś z kończyny, można by było z dużą dokładnością powiedzieć, kto to był. Więc na razie trwają datowania. Jeśli to będzie starsze niż te powiedzmy 110-120 tysięcy lat, no to raczej słoń, bo wtedy żyły tutaj słonie. Jeśli będzie młodsze, miało powiedzmy 20-30 tysięcy lat, no to raczej mamut. To, że my nie wiemy, kto to był, nie przeszkadzało władzom miasta czy dzielnicy Wola już postawić przy wyjściu ze stacji metra Płocka, które niebawem będzie otwarte, takiego pięknego muralu, gdzie ładnie widać te cechy morfologiczne tego słonia. Widzimy, że ma te duże uszy, jak to na słonia leśnego przystało, żył w ciepłym klimacie, no to musiał mieć uszy do wachlowania, bo mamuty miały małe uszka, skoro żyły w zimnym klimacie. No i te charakterystyczne, proste ciosy. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że ładnie zostały oddane nawet te no, paleośrodowisko, jakie na terenie Warszawy miało miejsce te 120-130 tysięcy lat temu. Czyli na szczęście nie jakaś tundra, tylko roślinność taka raczej ciepłolubna, jakaś ważka sobie tutaj lata. Więc miejmy nadzieję, że to się okaże, że to jednak ten słoń leśny był. No i takie zwierzęta sobie tutaj żyły na terenie naszej kochanej stolicy. I jeszcze raz powtórzę, no... Są szanse, że rzeczywiście, niektórzy badacze tak twierdzą, że rzeczywiście ten gatunek antiquus to jest to samo co namadicus, więc u nas na terenie naszego kraju, na terenie Warszawy żyło to największe zwierzę, największy ssak lądowy, jaki kiedykolwiek żył na naszej planecie. To jest tyle, jeśli idzie o te formy wymarłe. Teraz na koniec chciałem Państwu pokazać, że to jest trochę mit, że w minionych epokach geologicznych żyły wyłącznie jakieś olbrzymie zwierzęta. To jest nieprawda. Dzisiaj też mamy trochę takich dużych zwierząt. Ale nie pokażę Państwu tych oczywistych przykładów, jak słonie, nosorożce czy wieloryby, ale inne takie może mniej znane. No, dzisiaj żyją olbrzymie kałamarnice, które mogą kilkanaście metrów długości osiągać, więc to bardzo przypomina te wielkie ordowickie łodziki. Dzisiaj żyją takie kraby cesarskie, które lubią w takich chłodnych wodach, no prawie że polarnych, występować. Zdaje się, że w okolicach Kamczatki takie są. No więc to jest mniej więcej podobne do tych wielkoraków, eurypteridów, które Państwu wcześniej pokazałem. W wielu zbiornikach wodnych żyje taka ryba, która jest w Bałtyku trochę mityczna. To znaczy niektórzy sądzą, że wpływa czasami do Bałtyku wstęgor królewski, nazywany niekiedy królem śledziowym. Tu Państwo widzą, że to jest długa ryba, a to jest jeden z mniejszych przedstawicieli. Ta ryba może mieć naprawdę kilkanaście metrów długości i to jest najdłuższa ryba kostno-szkieletowa, jaka żyje dzisiaj na ziemi. Państwo wiecie, że żyją dzisiaj też olbrzymie rekiny wielorybie. One mogą mieć wielkość faktycznie walenia, ale to są ryby chrzęstno-szkieletowe. Wstęgor jest kostno-szkieletowy, czyli szkielet ma cały z kości zbudowany. To jest najdłuższa ryba kostno-szkieletowa. Natomiast najcięższą rybą kostno-szkieletową dziś żyjącą jest samogłów. I to jest ryba, no, która... No jest bez sensu tak naprawdę, bo to jest sama głowa z płetwami. Jak ktoś lubi nurkować, to w ciepłych morzach z kolei, w ciepłych zbiornikach, tam gdzie takie prądy wznoszące upwellingi występują, tam te samogłowy sobie pływają. Tu mamy nurka jako skalę. I to jest z kolei najcięższa ryba kostno-szkieletowa dziś żyjąca. Więc podsumowując, jak Państwo widzicie, przyczyny gigantyzmu u różnych grup zwierząt mogą być bardzo różne. Może to być samo zróżnicowanie geograficzne akurat w danym
punkcie w historii naszej planety, tak jak miało to miejsce w Ordowiku, kiedy mieliśmy mocno rozczłonkowane kontynenty, dużo tych mórz szelfowych, wtedy zwiększa się różnorodność biologiczna. A jak się w ogóle zwiększa różnorodność biologiczna, to statystycznie też łatwiej jest o to, że nagle powstaną jakieś olbrzymie formy, bo generalnie cała różnorodność się będzie zwiększała, więc też jest szansa, że olbrzymie będą powstawały. Proszę Państwa, szanse na to, że za jakiś czas będziemy mieli jakieś giganty, też jest bardzo duża. Natomiast mam nadzieję, że pokazałem Państwu to i przekonałem Państwa do tego, że to nie jest tak, że w przeszłości były wielkie zwierzęta. Jasne, dinozaury były olbrzymie i to były największe zwierzęta lądowe, jakie żyły kiedykolwiek. Natomiast to nie jest tak, że ten czas mezozoiku był tym jedynym czasem, kiedy powstawały ogromne formy lądowe przynajmniej, bo później widzieliśmy, że w tej naszej erze kenozoicznej, w oligocenie, w przypadku Paraceraterium i całkiem niedawno, te kilkaset tysięcy lat temu, tutaj nawet na terenie Warszawy, w przypadku tego słonia leśnego Paleoloxodon antiquus, czy też Namadicus, również się taki gigantyzm zdarzał. No i to tyle. Dziękuję za uwagę.